Wysoka Rado, punkt drugi. Interpelacje i zapytania. Informuję, że w okresie między sesjami Rady nie zgłaszali interpelacji, a jeżeli chodzi o pytania, to bardzo proszę teraz o ich zadawanie. Pierwszy zadaje pan radny Mirosław Bukiewicz. Bardzo proszę. Chciałbym wyprzedzić radnego, wiadomo jakiego. Pierwsze moje pytanie jest to pytanie, propozycja. Czy istnieje możliwość odmalowania czy pomalowania 10 ławek pod topolami? Jest to miejsce, można powiedzieć, bardzo ładne, wizytówka miasta. Jest tam postawionych 10 ławek w dwóch miejscach i niestety moim zdaniem wymagają one odmalowania i przywrócenia należytego porządku w tym miejscu. To było pierwsze pytanie. I drugie jeszcze, można powiedzieć, też w tym miejscu pod topolami. Drobna kostka, która tam jest w paru miejscach, po prostu brakuje. Bardzo bym prosił o uzupełnienie tej drobnej kostki, żeby nikomu się nie, po prostu nie stała krzywda. Drugie pytanie dotyczy problemu remontu ulicy Westerplatte. Chciałbym prosić, że przy wyjazdach, które są wyłożone czarnymi płytami, podczas, powiedzmy, przeglądu gwarancyjnego, żeby to naprawić, ponieważ te płyty są albo zbyt duże, albo podłoże jest nieprawidłowe, i podczas po prostu przeglądu, żeby wymienić te duże płyty czarne na inne lub też zmienić podłoże, ponieważ w tej chwili wygląda to źle i te płyty pracują, ponieważ przyjeżdżają tamtędy samochody. Są one po prostu popękane. I to w zasadzie by było wszystko. I czwarte pytanie, właściwie trzecie. Chciałbym podziękować za szybką reakcję i szybkie naprawienie chodnika i ulicy na ulicy Aleja Słowackiego. Dziękuję bardzo dyrektorowi za szybką reakcję i szybkie wyremontowanie tego miejsca. Dziękuję. Nie było to pytanie. Przepraszam. Troszkę ex post zwrócę uwagę, ale że miła treść, to i wysłuchaliśmy do końca. I oby tak zostało w kolejnych pytaniach. Pan radny Jacek Budziński. Bardzo proszę, panie radny. Będę prosił o prezentację za chwileczkę, dobrze? Powiem, w którym miejscu. Słucham? Nie do pana przewodniczącego. Poproszę 5 minut plus 3, gdybym nie zdążył. Pierwsze pytanie, sądzę, że każdy radny czeka na odpowiedź. Dlaczego zamiast 2 tygodni radni czekają na odpowiedź na pytanie, interpelację 4 tygodnie? Pytam, gdyż jakoś musimy to wyjaśnić oczekującym na odpowiedzi mieszkańcom Zielonej Góry. Proszę o prezentację bloku na osiedlu Mazurskim. Szanowni Państwo, na osiedlu Mazurskim stoi niedokończony budynek mieszkalny, który zamienia się powoli w ruinę. Tam ludzie potracili pieniądze, wpłacając na mieszkania. Z tego, co pamiętam, chyba dwóch właścicieli się tego zmieniło. No, niemniej wygląda tak, jak wygląda. A w środku przystań znaleźli sobie bezdomni, tak zwany element, a na dachach i piętrach, to będzie za chwilę widać, biegają dzieci, młodzież. Ja wiem, że to obiekt prywatny, ale proszę urzędników o interwencję, zanim zdarzy się nieszczęście. Tam zresztą widać ślady po pożarze. Była zgłaszana już tam pewna sytuacja pod numer 112. Kilkukrotnie miejsce odwiedzane było przez patrol policji. Ale proszę urzędników miejskich o zmobilizowanie właściciela do zabezpieczenia terenu. Bo któregoś pięknego dnia, no nie chciałbym przypomnieć tej sytuacji, że na sesji zgłaszałem. Zresztą sami Państwo widzicie, co się dzieje. Poproszę teraz o ten rysunek techniczny ronda. Na skrzyżowaniu ulicy Wrocławskiej z ulicą Witolda Pileckiego powstanie nowe rondo. Państwo pewnie już słyszeli. Mieszkańcy Racurki pytają, czy prezydent Kubicki chce powrócić do krytykowanego przez nich pomysłu budowy drogi łączącej Racurkę z ulicą Wrocławską, czyli właśnie z tym rondem. Co było i jest brane pod uwagę w planach. Przypomnę, że ten temat już dwukrotnie w ciągu ostatnich 8 czy 10 lat pojawiał się na obradach sesji Rady Miasta i każdorazowo mieszkańcy krytycznie podchodzili do niego. Ja też to tłumaczyłem, że budowa tam drogi oznacza drogę, która będzie miała, wyliczyłem, 4 zakręty po 90 stopni, nie mówiąc już o tym, że będzie oddzielała
mieszkańców ulicy chyba Makowej, OTS 3, którzy i tak tą S3 mają może 10 metrów dalej. Na załączonym rysunku widać odnogę tego ronda, prowadzącą w stronę racurki, skręcającej w lewo na prostokątny plac. Mieszkańcy też się pytają, co tam jest planowane, czy to jest jakiś dojazd, czy parking. I dziękuję za to. I kolejna prezentacja. Zastal. Mieszkańcy ulicy Ludowej Harcerskiej poprosili mnie o złożenie w ich imieniu następujących interpelacji. Pierwszy punkt to stanowisko odpadów. Otóż mieszkańcy zauważyli, że w środku miasta mamy wysypisko śmieci. Składam zapytanie, co robią służby miejskie w sprawie wysypiska śmieci w centrum miasta na terenie byłego Zastalu, przy ulicy Ludowej oraz przy ulicy Sulechowskiej z drugiej strony. Na terenie obiektu znajduje się składowisko odpadów. Proszę je prezentować, to jest tam chyba 19 zdjęć, bo mieszkańcy je przesłali. Na terenie obiektu znajduje się składowisko odpadów, które zajmuje większą część hal oraz zewnętrznych części terenu. Mieszkańcy skarżą się na odór oraz na liczne stada ptaków, kotów, much. Widziano również tam szczury. Służby miejskie z prezydentem na czele nie zdają sobie chyba sprawy, że to może być powodem powstawania licznych chorób, skażeń środowiska, obniżenia atrakcyjności terenu. W bliskim sąsiedztwie, czyli około 100-200 metrów od składowiska, właśnie powstało duże nowe osiedle. Za płotem znajduje się przechodnia Aldemedu. Czy mieszkańcy, którzy zakupili od dewelopera, wiedzą o sąsiadującym blisko ich wymarzonych, nowo zakupionych mieszkań w składowisku niebezpiecznych odpadów? Kto dopuścił w ogóle do tego, by w centrum miasta powstało wysypisko śmieci tuż przy rewitalizowanej Dolinie Gęśnika? Zapraszam radnych, na akurat tam byłem, i prezydenta Zielonej Góry do zapoznania się ze zdjęciami. Halo? Oraz do osobistego udania się na miejsce, które jest skrupulatnie strzeżone przez ochroniarzy. W załączeniu dostarczamy zdjęcia. Mieszkańcy żądają natychmiastowej likwidacji składowiska odpadów, bo nam się tutaj powoli szykuje przylep 2. A punkt drugi. Progi zwalniające przy ulicy Ludowej i Rajskiej. Dziękuję bardzo za prezentację. Na ulicy już doszło do groźnego wypadku, w którym dziecko straciłoby życie. Na wyżej wymienionych ulicach pędzą liczne samochody ciężarowe, nie zważając na bezpieczeństwo mieszkańców. Stale wyrywają asfalt, zagrażają bezpieczeństwu. Samochody ciężarowe głównie jeżdżą na teren Zastalu. Pragnę nadmienić, że ten teren zamieszkuje dużo rodzin z moimi dziećmi. W związku z powyższym zamontowanie progów zwalniających jest zasadne. Poprawi bezpieczeństwo mieszkańców. Ponadto na niniejszą ulicę powinno być wprowadzone ograniczenie ciężarów wjeżdżających samochodów. Samochody powinny wjeżdżać od ulicy Sulechowskiej, która jest do tego przystosowana, a nie od ulicy Ludowej, gdzie nawierzchnia nie nadaje się do przejazdu samochodów ciężarowych. No i trzecia sprawa poruszona przez mieszkańców ulicy Ludowej i Harcerskiej. Co dalej z parkiem przy ulicy Harcerskiej? Mieszkańcy oczekują, że władze samorządu zajmą się przystosowaniem tego terenu do ich potrzeb. Na dzień dzisiejszy zaniedbany park stanowi miejsce licznych libacji alkoholowych. Można wywnioskować, że władza chyba zapomniała o tym terenie. Park stanowi świetną bazę, dzięki której w bliskim centrum miasta może powstać wspaniałe miejsce spotkań oraz aktywnego wypoczynku rodzin przez odpowiednie zagospodarowanie. Szanowni Państwo urzędnicy, wiceprezydenci, ja na poprzedniej sesji Rady Miasta zadałem pytanie następujące, że z tego co wiemy, miasto szykuje się do prowadzenia darmowej komunikacji MZK dla uczniów szkół podstawowych. W związku z tym zadałem pytanie, czy rozważany jest wariant darmowej komunikacji dla uczniów wygasających gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych oraz studentów UZ-u, a także w okresie świąt. No i otrzymałem odpowiedź, że informuję, że ustalaniem cel i opłat za przewozy, uprawnienia, przejazdy świadczone przez MZK jest w kompetencji Rady Miasta Zielona Góra. No to teraz ja informuję, że najczęściej prezydent miasta występuje z projektami dotyczącymi MZK i to on mówił o tym, że przygotuje projekt od 1 września zwalniający z opłat za bilety uczniów szkół podstawowych. Dlatego ponawiam moje pytanie i proszę po prostu odpowiedzieć na to pytanie. Czy rozważany jest przez prezydenta wariant darmowej komunikacji dla uczniów wygasających gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych oraz dla studentów UZ-u oraz w okresie świąt? Ja bardzo proszę, szanowni Państwo, ja zadaję proste pytania i oczekuję prostych odpowiedzi. No proszę nie traktować mnie za bystrego inaczej, tak? I teraz spełniając wolę pana przewodniczącego, nie mam pozwolenia na piśmie, w związku z tym nie mogę ujawnić danych osobowych. Zwolniona, następnie przywrócona do pracy wyrokiem sądu urzędniczka MOPS poprosiła mnie o zadanie poniższego pytania i przypomnienia poprzednich, na które nie uzyskała odpowiedzi. I tutaj są te pytania oraz podstawa prawna,
że burmistrz musi odpowiadać, wójt i prezydent, na pytania. I ostatnia kwestia, nie mam ją zapisaną, bo przed chwilą po prostu mnie poproszono o interpelację, to już jest moja druga czy trzecia interpelacja. Chodzi o CIS zabytkowy, 800 lat, statutem wareckim poddany ochronie jeszcze przez króla Jagiełę. 800 lat przeżył i właśnie umiera. Dwa lata temu już mówiłem, że coś jest nie tak z tym CIS-em. Przy ulicy Kopernika, państwo wiecie, gdzie tam jest taki ogródek jordanowski w cudzysłowie, koło konkatedry. I otrzymałem wtedy odpowiedź, że służby miejskie zdiagnozują sytuację i rozpoczną leczenie tego CIS-u. Jak można zauważyć, a przechodziłem tamtędy przedwczoraj, a mieszkańcy dzisiaj wysłali mi zdjęcia, no niestety, ale sytuacja się gwałtownie pogarsza. W związku z tym pytam się, czy i kiedy miasto rozpocznie leczenie tego pomnika przyrody, bo to będzie wstyd na całą Polskę. Jak trzeba będzie go wyciąć? Słucham? Dobrze. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Marcin Pabierowski, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Pierwsze pytanie będzie dotyczyło, w zasadzie informacja do Rady Miasta, wpłynęło pismo mieszkańca o nazwanie ważnej arterii komunikacyjnej, aglomeracyjnej imieniem Zbigniewa Harberta. Jako Klub Platformy Obywatelskiej przychylamy się do wniosku mieszkańca. Prosimy miasto o przygotowanie odpowiedniej uchwały, załącznika graficznego. Załącznika. Uchwałę my zgłosimy, o tak mówi przewodniczący. I też chciałem powiedzieć, że to jest jednak ważny, symboliczny akt. Jest to rok 2018, jest rokiem Zbigniewa Harberta. Twórczość jest ważna dla Polaków, natomiast myślę, że ten wniosek jest jak najbardziej zasadny i do tego się przychylamy. Drugie pytanie. Proszę o załącznik graficzny. Tu mamy miejsce na ulicy Westerplatte i chciałem dopytać, bo pewnie będą roboty gwarancyjne po okresie zimowym przez wykonawcę prowadzone. I kwestia może tutaj wykonania nowych rozwiązań przy tych lampach i przy parkingach, bo one są nagminnie przez kierowców rozjeżdżane, to pewnie jakieś elementy zielone, albo to wygrodzić jakimiś barierami, albo może tylko tą lampę obudować, bo to i tak w zasadzie na dzień dzisiejszy swojej funkcji nie spełnia, bo co chwilę tutaj auta stoją i ten zieleniec będzie tak przejeżdżany, to więc chyba warto to przewidzieć, jakieś możliwości zabezpieczenia tego elementu drogi. Kolejne pytanie. To jest ulica Chełmońskiego, zieleniec, mieszkańcy wnoszą, mieliśmy spotkanie z panem prezesem Sikorą, ale to oficjalnie na sesji Rady Miasta chciałem wnieść prośbę o zabezpieczenie skarpy, tam w końcu tej drogi przy lewej stronie jest cały czas ta droga zabrudzana, piasek jest, spływa do kanalizacji na drogę i proszę mieszkańców o wykonanie albo murku z gazonów, albo jakiegoś murku żelbetowego. Kolejne pytanie, to jest ulica Graniczna. Dostałem odpowiedź negatywną, że miasta nie stać na wykonanie oświetlenia trzech lamp w zasadzie postawienia na ulicy Granicznej. Mieszkańcy pytają, czy mogą w jakimś stopniu partycypować w tym rozwiązaniu, że sami kupią, kwestia rozliczania, czy jest jakaś możliwość negocjacji, wypracowania warunków z miasta. Skoro nie stać na trzy lampy, to mieszkańcy szukają innej możliwości. Jest to teren blisko lasu i tu kwestia po prostu bezpieczeństwa tych domków jednorodzinnych. Kolejne pytanie, to jest ulica Modrzewiowa. Otrzymałem odpowiedź, że nikt z mieszkańców nie wniósł o wykonanie progu zwalniającego. Miałem spotkanie z mieszkańcami na osiedlu leśnym, to więc jako radny oficjalnie zgłaszam tą informację. Prosiłbym kontakt ze mną, zorganizuję spotkanie z mieszkańcami i wskażemy miejsce dogodne lokalizacji i umiejscowienia progu zwalniającego na ulicy Modrzewiowej. Czyli ponawiam tą prośbę, jest to konieczne i otrzymałem kolejny głos od mieszkańców. Kolejne pytanie, to jest ulica Kosaka. Kolejny rok mieszkańcy zgłaszają konieczność utwardzenia tego parkingu. W zasadzie to już z roku na rok ponawiam to pytanie i cały czas otrzymuję informację, że nie mam pieniędzy w budżecie. Z tego co wiem, parking wielopoziomowy nie będzie wykonywany, było zabezpieczone 7 milionów, to moja prośba, żeby te 50 tysięcy czy 70 tysięcy na wykonanie płyt ażurowych i zabezpieczenie tego parkingu i wyrównanie nawierzchni zabezpieczyć. Kolejny punkt to wracam do transportu publicznego. Otrzymałem informację, że miasto nie przewiduje wymiany infrastruktury, jeśli chodzi o autobusy, przystanki, dostosowanie ich do nowych norm, do nowej jakości, mimo to, że było to zapisane w planie zrównoważonej mobilności miejskiej miasta,
Mamy przebudowę zatoki pętli autobusowej według nowoczesnych standardów, czyli to jest dla osób niepełnosprawnych, niedowidzących. Wiaty mogą być podgrzewane, mogą być panele fotowoltaiczne, Rzeszów takie montuje. To jest przykład przystanków przecież w dużym mieście, a to mamy przykład nowoczesnych przystanków na przykład w Rzeszowie. To więc myślę, że skoro było to ujęte, mamy regionalny program operacyjny, z którego inne samorządy również korzystają, to stąd moje pytanie, dlaczego tego nie uwzględniono? I proponuję jakieś działania podjąć, które jednak pozwolą wykorzystać środki europejskie na dostosowanie infrastruktury komunikacji publicznej do nowych norm, do nowej jakości dla mieszkańców, bo pamiętajmy o tym, że to mieszkańcy korzystają z tych przystanków, a to nie stanowi też dobrego wizerunku Zielonej Góry, taki przystanek z lat 80. Kolejne, to mam przykłady nowoczesnych rozwiązań, jeśli chodzi o Rzeszów, to jest dobry przykład, można to zastosować. Tu mamy Aleję Słowackiego. Zgłosiły się do mnie towarzystwa turystyczne, które prowadzają wycieczki po... Jeszcze proszę o czas. Prowadzają turystów po... Tu był punkt widokowy. I tutaj proszą te towarzystwa turystyczne, aby te krzaki, nie wiem, przyciąć, bo jest to miejsce, gdzie są tam domy winiarskie i stąd jest jakiś widok tam i kwestia jakiejś informacji o mieście, nie? Jest to taki punkt, gdzie się autobusy zatrzymują i można o tej Zielonej Górze porozmawiać i pokazać pewne rzeczy, stare pocztówki, jak wygląda widok aktualny, to jest prośba towarzystw turystycznych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pytanie zadaje pan radny Kazimierz Łatwiński. Bardzo proszę. Chciałem zapytać, ale nie jako również no, wskazać pewne niedociągnięcia, jeżeli chodzi o wykończenie remontu ulicy Bohaterów Westerplatte. Otóż czy można uporządkować różnego rodzaju studzienki na tej ulicy, dlatego że miasto wydatkowało znaczące środki na reprezentacyjny wygląd ulicy Bohaterów Westerplatte i to jest dobre działanie miasta. Natomiast ci, którzy odpowiadają za infrastrukturę na tej ulicy, zupełnie się do tego nie dopasowali. Tam większość wszelakich studzienek, na przykład telekomunikacyjnych, już w momencie montażu to były urządzenia pokryte warstwą rdzy. I tak na przykład przy sklepie z instrumentami muzycznymi jest od tygodni tak zamontowana studzienka, że ona jest wgłębiona na 10 cm w chodniku poniżej poziomu chodnika. To jest kwestia również cały czas braku połączenia wyremontowanej części ulicy ze zdewastowanymi trawnikami, które z nią sąsiadują. Kiedyś to były trawniki, teraz to są takie piaszczyste tereny, więc to też wymaga, mimo że to jest poza jakby śladem ulicy, to wymaga interwencji, no bo to są pozostałości budowy po prostu. To są, tak jak Gazeta Lubuska pisała, przypadki klawiszowania płyt. One bardzo szybko popękają i to jest kwestia też no, sporej ilości płyt już pękniętych na samym początku, więc wiadomo, że takie płyty za 2 lata będą już zniszczone i minie okres gwarancji i będziemy to, znaczy latami czekać na wymianę tych płyt i remonty. Chciałem też odnieść się do mojego pytania na poprzedniej sesji, moim zdaniem bardzo prostego. Jaki jest harmonogram prac, remontów dróg na Czarkowie i to na po jednej stronie, jadąc od strony miasta, jak i po drugiej stronie. Wydawało się, że pytanie proste, prosili mnie o to mieszkańcy, jak te remonty będą wyglądać. Pytanie jest, odpowiedź jest taka. Jeżeli mieszkańcy sołectwa Łężyca złożyli stosowne wnioski na zebraniach sołeckich i zostały one przegłosowane, a następnie wprowadzone do budżetu dzielnicy Nowe Miasto, to w miarę możliwości środków przekazanych za zgodne połączenie i tak dalej, i tak dalej. No, pytanie do prezydenta, który nie wie podstawowych rzeczy i odpowiada, jeżeli mieszkańcy sołectwa Łężyca złożyli stosowne wnioski, no więc... No proszę Państwa, no to jest jakiś absurd, tak, że przecież wnioski są do prezydenta i prezydent odpowiada, ja nic nie wiem. Jeżeli
Wydział Inwestycji, który tutaj z sygnatury wynikałoby udziela i odpowiedzi się tym nie zajmuje, no to oczywistym jest, że no, powinien odpowiedzi udzielić Komunalny Zakład Gospodarczy. No, czy to jest jakaś ściśle tajna informacja, czy tam będą jakieś prace? No widzę, że tam są wykonywane jakieś uliczki szutrowe na osiedlach domów wielorodzinnych. No dlaczegoż robimy ulice szutrowe, kiedy wszędzie się w miastach na takich osiedlach wielopiętrowych budynków jednak kładzie asfalt i normalne chodniki. Więc tutaj prosiłbym o takie no poinformowanie opinii publicznej. No, no myślę, że pytanie nie było niczym nadzwyczajnym. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Nesterowicz będzie teraz zadawał pytania. Bardzo proszę. Na wstępie mojej prośby chciałbym publicznie podziękować panu Szymonowi Płóciennikowi, który zwrócił nam uwagę na sytuację, która miała miejsce w Parku Tysiąclecia. I także chciałbym podziękować panu Krzysztofowi Olszakowi, który można powiedzieć, że jest źródłem prośby, którą teraz będę przedstawiał, bo no, moim zdaniem no, ma sensowne rozwiązanie tej sytuacji. Wszyscy mamy świadomość tego, co się zdarzyło w Parku Tysiąclecia. W trakcie prac zostały tam odnalezione szczątki poprzednich mieszkańców Zielonej Góry. Tak? No, wszyscy też gdzieś mamy świadomość, że najwyraźniej prace ekskumacyjne, które podobno przeprowadzano, likwidując ten cmentarz, nie zostały przeprowadzone właściwie. Ja zwracam się z prośbą do pana prezydenta i do radnych także, abyśmy przystąpili po prostu do ekskumacji dokonanej na terenie Parku Tysiąclecia. Tak? No, musimy sobie uświadomić, że tam najprawdopodobniej są jeszcze szczątki ludzkie i powinniśmy choćby przez szacunek dla ludzi, którzy kiedyś tutaj mieszkali, doprowadzić do tego, żeby ich szczątki spoczęły w spokoju na cmentarzu zielonogórskim. Możemy założyć osobny grób, tak, dokładnie kwaterę, tam złożyć szczątki, które jeszcze się znajdują w Parku Tysiąclecia. Ja sądzę, że można takie ekshumacje przeprowadzić, tak jakby to powiedzieć, dzieląc na fragmenty Park Tysiąclecia. Sądzę, że tutaj też dużego problemu nie powinno być, dlatego że układ alejek, ja sobie to posprawdzałem, ale on w zasadzie, ten układ, który mamy teraz, on odzwierciedla układ historyczny w większości wypadków, więc tak naprawdę my nie będziemy musieli tutaj tej infrastruktury naruszać. A sądzę, że będzie to naprawdę bardzo godny z naszej strony czyn, jeżeli rzeczywiście damy możliwość spoczywania spokoju dawnym Grinberczykom, tak? Ja tutaj pragnę przypomnieć, że bo po wojnie także tutaj byli mieszkańcy Zielonej Góry, także chowani. I taka z mojej strony, nie tylko z mojej strony, prośba do prezydenta, aby uwzględnić kosztorys takich prac. No ja zakładam, że Rada zagłosuje za, bo sądzę, że naprawdę to będzie symbol naszego szacunku dla tych ludzi, którzy już odeszli. Druga sprawa. W zasadzie na wniosek związków zawodowych ja mam taką prośbę do władz zielonogórskich wodociągów i kanalizacji. Z uwagi na to, że do kilku pracowników tychże zakładów zostały wysłane listy, które wydawałoby się są podziękowaniem za pracę, okazuje się, że są sugestią rozwiązania stosunku pracy, prośby o rozwiązania ze strony pracownika. Ja mam taką prośbę, z uwagi na to, że pismo jest skonstruowane w ten sposób, że można tutaj odnieść wrażenie, że mamy do czynienia z dyskryminacją z uwagi na wiek, bo wszystkie osoby, które dostały te listy, to są osoby, które mają już długoletni staż pracy w zielonogórskich wodociągach i kanalizacji. Ja mam prośbę, aby się wycofać z wysyłania takich listów i pozostawić decyzję o kontynuowaniu pracy lub nie samym pracownikom, bo nie chciałbym, żebyśmy znowuż mieli jakieś postępowania sądowe, które przegramy i będziemy zmuszeni znowuż płacić jakieś odszkodowania. Za tego typu sugestie, tak? Bo to, jeżeli jeszcze jest to połączone z chodzeniem pracowników i namawiających do tego, żeby ktoś rozwiązał stosunek pracy, to niestety to się zaczyna ocierać o mobbing. I proponuję być naprawdę bardzo wyczulonym na tego typu kwestie. I ostatnia rzecz. Bardzo dziękuję za odpowiedź w temacie babeczek, którą uzyskałem. Ja sobie podaruję jeszcze raz czytanie pytania z poprzedniej sesji. Prosiłbym o udzielenie odpowiedzi na to pytanie, które zadałem. Pragnę podkreślić, że ja w żaden sposób nie neguję faktu zapłacenia
przez radnego czy radnych w imieniu radnych, tak, za babeczki. Ja proszę po prostu o przedstawienie mi pełnej dokumentacji. Paragon, który otrzymałem, oczywiście jest potwierdzeniem, tylko z uwagi też na to, że on został wystawiony de facto 5 dni po imprezie, też jest taka możliwość, ja proszę o dokumentację, która jest podstawą wydania. Tak, no bo zakładam, że podmiot miejski prowadzi bardzo rzetelną dokumentację, więc jeżeli coś wyjeżdża z palmiarni, to powinien zostać ślad w postaci tego, co zostało wydane. I też prosiłem, ale zakładam, że ten paragon jest odpowiedzią, prosiłem, jakie były koszty zabezpieczenia terenu na deptaku, na którym się odbyła impreza i jakie były koszty obsługi, tak? Bo przypominam, że stał tam namiot. No ale zakładam, że to wszystko było w ramach już usługi, więc o to nie będę pytał. No proszę. Ale prosiłbym o literalne udzielenie odpowiedzi na pytanie, które zadałem na ostatniej sesji, na poprzedniej sesji. Dziękuję. Ojej, to szkoda było tych 3 minut. Pani radna Grażyna Jaskulska teraz będzie zadawała pytanie. Bardzo proszę. Pan przewodniczący na początku zapowiedział, że między sesjami nie było zadawanych pytań. Ja zadałam pytanie 28 kwietnia poprzez Biuro Rady Miasta i do tej pory odpowiedzi. Interpelacje. Tak. Ja mówiłem, że nie wpływały interpelacje. No właśnie. A pani zadała pytanie. Kwietnia. No ale na pytanie też nie dostałam odpowiedzi. No dobrze, to będziemy badać, ale interpelacja, a pytanie to, znaczy, to dwie różne rzeczy. To zgłaszałam to w ramach zapytań i interpelacji, jak składałam w biurze. Ale w czasie sesji. Nie, między sesjami. Dobrze, wszystko wyjaśnimy. Na razie proszę zadawać pytanie. To jest to. Nie miesza, nie pamięta wszystkiego, muszę sięgnąć do akt. Wyjaśnię wszystko. Ale co mam się podać do dymisji? Dobrze, to będę kontynuować. 11 kwietnia... Ja wierzę. Proszę nie przeszkadzać. Do siebie też to mówię. Bardzo proszę, pani radna. 11 kwietnia bieżącego roku na Lubuskiej doszło do tragicznego zdarzenia. Kobieta jadąca wózkiem elektrycznym dla niepełnosprawnych jechała tym zjazdem dla wózków, dla dzieci, obsunęło się koło, upadła, rozbiła sobie głowę, straciła przytomność i trafiła do szpitala. Ponieważ z tego, co mi powiedziano tam z domu, z DPS-u, często niepełnosprawni, którzy jeszcze mogą samodzielnie poruszać się, zjeżdżają właśnie tą Lubuską na dół, i zdarza się, że niektórzy wkraczają na jezdnię, ponieważ te zjazdy są dostosowane tylko do wózków dziecięcych, a wózki inwalidzkie, no te takie mniejsze może się mieszczą, ale te elektryczne, którym ta pani akurat jechała, no niestety nie zmieściły się w skrajni. I moje pytanie jest takie, czy można by było po prostu te zjazdy poszerzyć, tak żeby bezpiecznie można było jechać. Zwrócili się do mnie mieszkańcy osiedla Pomorskiego, bloku 10, 11 i 12, oraz mieszkańcy sąsiadujących domków jednorodzinnych, ponieważ są zaskoczeni i zbulwersowani decyzją Urzędu Miasta o budowie wybiegu dla psów, a precyzyjniej miejsca załatwiania się ich potrzeb fizjologicznych pod oknami i balkonami mieszkań. Zaskoczenie mieszkańców tej części osiedla jest tym większe, że z wnioskiem wystąpili mieszkańcy m.in. oddalonych bloków, którzy cieszą się znakomicie zagospodarowanymi placami zabaw, boiskami i zielonymi terenami rekreacyjnymi. W bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej działki znajduje się plac zabaw dla dzieci i tylko dzięki czujności i konsekwencji mieszkańców sąsiednich bloków zniechęcono turystów z pieskami z innej części osiedla do ich wyprowadzania i pozostawiania psich odchodów na placu zabaw, chodnikach i trawnikach pod oknami mieszkań. Dbając o zdrowie naszych milusińskich, spółdzielnia Kisielin zmuszona została do ogrodzenia wyżej wymienionego placu zabaw. Niniejszym składamy protest, żądając wycofania i nietrafionego pomysłu oraz
z nietrafionego pomysłu oraz wstrzymania rozpoczętych prac projektowych i przygotowawczych, tym bardziej, że lokalizacja wybiegu nie była konsultowana z zainteresowanymi mieszkańcami. Mamy nadzieję, że oszczędzone pieniądze zostaną dobrze wykorzystane, choćby na chipowanie psów, konsekwentne egzekwowanie obowiązku sprzątania właścicieli odchodów po swoich pupilach. No, chciałam właśnie w związku z tym zadać pytanie, czy taki wybieg dla psów, który mieszkańcy również zasugerowali, nie mógłby powstać w tym lasku między osiedlem Nowym Śląskim a tymi domkami jednorodzinnymi. Wystarczyłoby tam uporządkować, o co już kiedyś we wrześniu prosiłam i dalej tam jest bałagan i wiatrołomy. I tam ten teren ogrodzić i przeznaczyć dla mieszkańców, którzy chętnie tam wyprowadzają właściwie psy, tylko nie mogą ich spuścić ze smyczy, ponieważ jest teren nieogrodzony. I to chyba to wszystko? Wszystko. Tak? Dobrze. Dziękuję bardzo pani radnej. Pytania zadaje pan radny Marek Budniak. Pytanie pierwsze. Kiedy zostaną przeprowadzone prace melioracyjne na terenie sołectwa Ochla, jak i też również innych sołectw? Sytuacja się z roku na rok pogarsza. Kiedy była gmina Zielona Góra, no, sytuacja nie była aż tak zła jak teraz. Także to jest pytanie, kiedy zostaną te prace przeprowadzone, szczególnie w sołectwie Ochla. Pytanie drugie dotyczy ustawienia znaku drogowego na ulicy Sowińskiego, ale opiszę sytuację zgłoszoną mi przez mieszkańca. Wyjeżdżając z parkingu z centrum handlowego Focus na ulicę Sowińskiego jest nakaz jazdy w lewo. Otóż mieszkaniec ulicy Sowińskiego zwrócił uwagę, że coraz więcej kierowców skręca jednak w prawo, a jest tam no, droga już jednokierunkowa i sytuacja staje się bardzo niebezpieczna. Dochodzi po prostu do różnych takich sytuacji, na razie kolizji nie było tragicznych wypadków, no ale prośba jest taka, żeby umieścić znak zakazu wjazdu w tą część ulicy Sowińskiego, nie tylko na terenie jeszcze parkingu przy Focus nakaz wjazdu w lewo, ale zakaz wjazdu, jak się wyjeżdża z parkingu w prawą stronę w kierunku poprzez tej wjazdu w ulicę jednokierunkową. Tak, chodzi o umieszczenie. Czy istnieje ta możliwość? Proszę to zbadać, no i rozwiązać ten problem, bo staje się coraz gorzej, niebezpiecznie. Pytanie trzecie kieruję do pana prezydenta i redaktora naczelnego Łącznika Zielonogórskiego. Czy istnieje jakiś zakaz pisania o działaniach radnych opozycji na rzecz Zielonej Góry w waszej gazecie? Czekam, abyście się państwo zainteresowali również działaniami radnych opozycji, a nie tylko radnych Zielonej Góry i Platformy Razem, Zielona Razem i Platformy Obywatelskiej. Taki stan już trwa miesiącami, jeżeli nie latami. Pragnę przypomnieć, że gazeta jest finansowana z podatków wszystkich mieszkańców. Opozycja ma również do niej prawo. Otóż tak się złożyło, że w tym roku od stycznia otrzymuję co tydzień ten łącznik, także przyglądam się temu i dlatego stąd jest moje zapytanie i olbrzymia prośba. Państwo otwórzcie się też na działania opozycji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Zbigniew Binek, bardzo proszę. Mam dwa pytania. Pierwsze, pytanie w imieniu mieszkańców Chynowa. Czy wzorem centrum miasta można byłoby ukwietnić Chynów? Oczywiście w mniejszej skali, raczej symbolicznie. I drugie pytanie, mieszkańcy Zielonej Góry pytają, czy można zwiększyć skalę oprysków przeciwko kleszczom i komarom. Dziękuję. Gryzą? Koniecznie trzeba. Dziękuję bardzo. Pan radny Robert Górski z pytaniami się zgłosił. Bardzo proszę, panie radny. Zwracam się z prośbą o przyjrzenie się pracy firmy nadzorującej z polecenia Urzędu Miasta budowę drogi dla rowerów przy ulicy Nowojęczychowskiej. Jak to jest możliwe, że wykonawca przystępuje do układania asfaltu bez wcześniejszego stwierdzenia przez urzędników braku przeciwwskazań do tego typu prac w postaci odbioru prawidłowego wykonania podbudowy? Na wniosek mieszkańców ulicy Żołnierzy II Armii zgłaszam potrzebę zamontowania progu zwalniającego w okolicy przejścia dla pieszych na parkingu przy tej ulicy na wysokości miejsca między ulicą Łużycką i budynkiem centrali telefonicznej. Mieszkańcy skarżą się, że rano, gdy dzieci przekraczają tę ulicę, aby dojść do szkoły podstawowej nr 1, część kierowców, którzy nie mieszkają w okolicy, ale chcą skrócić drogę,
aby nie stać w kolejce na wjeździe na rondo świętego Jana Pawła II, poruszają się z nadmierną prędkością przez ulicę żołnierzy II Armii. Zwracam się z propozycją do ZGK, aby zakupić mobilny odkurzacz do chodników, który jest 4 razy szybszy od zamiatania ręcznego. Tutaj na zdjęciu można zobaczyć, jak to urządzenie wygląda. Urządzenie w przeciwieństwie do dmuchaw spalinowych jest ciche, ponieważ ma zasilanie akumulatorowe. Można wjechać nim wszędzie tam, gdzie nie wjedzie zamiatarka. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Radny Kazimierz Łatwiński. Panie radny. Pan radny się zgłasza do zadania pytania, ale przypomnę, że pan radny już raz dzisiaj pytania zadawał, dlatego 3 minuty. Za wsparcie pana przewodniczącego. Proszę bardzo, zawsze z największą przyjemnością i ochotą. Ja też do usług. To taka moja misja. Zawsze. Chciałem poprosić tym razem o odpowiedź od razu, no ale jakby frekwencji wśród prezydentów zabrakło. Chciałem zapytać o to, co się słyszy o likwidacji amfiteatru i zamiany tego miejsca w jakąś halę widowiskową. No, amfiteatr to jest obiekt z natury rzeczy, który no, ma te walory obiektu na świeżym powietrzu i tak się przyzwyczailiśmy i to jeszcze jest wizytówka Zielonej Góry. Więc tu są takie obawy, że za ogromne pieniądze się przekształci to w jakąś stodołę i stracimy jedyny amfiteatr w mieście. A drugie pytanie dotyczy tematyki planistycznej i podwórka takiego, dużego podwórka przy ulicy Sikorskiego i Ogrodowej. Mieszkańcy od lat tam proszą o niezabudowywanie tego obszaru, złożyli stosowne uwagi do planu. Skoro tak często w procesie rewitalizacji mówimy o potrzebie takiego zagospodarowania podwórek we współpracy z mieszkańcami, również z wprowadzeniem tam zieleni przyjaznej dla mieszkańców i innych osób, które tam mogą tam też odpoczywać, to chciałem zapytać, jakie jest stanowisko prezydenta miasta w tej sprawie? Czy chce zlikwidować to podwórko, czy też wesprzeć i wspólnie z mieszkańcami zamienić to duże podwórze nazywane przez mieszkańców magicznym podwórzem w takie piękne miejsce przyjazne dla mieszkańców? Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie radny. I the last but not the least, pani radna Bożena Ronowicz, bardzo proszę. Bardzo proszę o zestawienie wypłaconych lub dopiero orzeczonych przez sąd dotacji, należnych dotacji dla przedszkoli niepublicznych. Prosiłabym, aby to zestawienie było wykonane dla poszczególnych przedszkoli z rozbiciem kwota należnej dotacji, która powinna być wypłacona przez miasto, koszty postępowania sądowego oraz odsetki, które narosły z tytułu ociągania się prezydenta z wypłatą należnej dotacji. Również prosiłabym, aby informacja na ten temat została zamieszczona do wiadomości mieszkańców w łączniku zielonogórskim. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, zakończyliśmy punkt interpelacji i zapytania.